Nadszedł legendarny moment, moi kochani. Nie dosyć, że mamy 90 poziom, to jeszcze dzisiaj robię mega progres. Ponad wyżej. Wyżej, aż nie mogę się wypowiedzieć, bo mam aż takiego stresa. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie po tytule, wykupujemy ziemię gildyjną, kawałek obszaru, więc będzie bardzo, bardzo grubo. Oglądajcie do końca. Jak widzicie, siedzimy H4, 153 wony dzisiaj wjeżdżają, rozwalamy dzisiaj, słuchajcie, nasza dzisiaj będzie część ziemi gildyjnej. Myślę, że nikt nas nie pobije. Ile mamy czasu? Mamy 3 minuty ostatnie, wchodzimy na grubasie. Tego nie możemy przegrać. To... Czekaj, chcesz coś dawać się? Da, tu musisz równo o 19. Dobra, równo o 19. I mam nadzieję, że dobrze myślę, że równo o 19. Bo nigdy, słuchajcie, też wam dodam, że nigdy w życiu nie licytowałem obszaru gildii. I dzisiaj jest pierwszy raz. Nie dosyć, że słuchajcie, jest pierwszy raz mój największy, mam największe konto, 90 poziom. Skille jeszcze nie te, ale dzisiaj robimy kolejny progresik z całą gilią Animale. Pamiętajcie, o nas będzie głośno. Słuchajcie, zostawcie łapkę, subskrypcję. I tutaj na wstępie chciałem wszystkich pozdrowić z całej gildii, Adasia szczególnie, bo bardzo dużo dołożył tutaj, Kacperka, wszystkich ludzi, zresztą żeby nie pomylić, wszystkich wymienimy: Johnny Silver, Adam Diablo WP, 16 Rakas, Adaś Bufcio, a to są jego ten, Matyl WP, Heksio, Bem, Carlos, Karaluch WP, to są nasze, to nie będę czytał, nasze słupy, Boty Pięta, Barzyna, Kiro, Kamcio, Czapron, Zazi i Big Papa. Słuchajcie, to jest legendarny moment. Czy się uda? Kurczę, mam nadzieję, że się uda. Tylko jednej rzeczy nie ręczka. Czy chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na licytacji obszaru? Najpierw najważniejsze, tylko lider gildii może zarejestrować się do licytacji obszaru. Potem mogą już pomagać w licytacji wszyscy członkowie gildii. Potrzebujesz sporej ilość wonu, aby wygrać. Tylko rozumiem tak, że co, ja tu wchodzę od razu licytuję, czy muszę się gdzieś zarejestrować? To jest pytanie. Tego trochę nie rozumiem. Mam nadzieję, że dobrze myślę, nie? Ale stres! Ale stres! Ale stres! 153 won, aż się dobrze nie wypowiedziałem, kurczę, stresa wam powiem, bo jednak to są już porządne pieniądze, 153 wony. Ciekawe, ile oni dają, ja jestem ciekawy, ile oni dają, nie? Rozpoczęła się bicie... Bitwa pięciu ręka... a nie. O jest, czekaj, licytacja obszaru, jest, coś było napisane. Zarejestruj się do licytacji obszaru, uwaga! Czy chcesz zarejestrować się jako licytacja obszaru? Tak. Twój lider zarejestruje się z obszaru, dobra. Czym jest licytacja... a dobra, zarejestrowaliśmy się, tak? Dobra. Czy chcesz zarejestrować się do licytacji obszaru? Twój lider gildii zarejestrował się w strefie do obszaru, dobra. I co teraz chodzi? I teraz co, czekamy? Jak to wygląda? Tego nie rozumiem, co teraz? Zatrwałeś się już do licytacji obszaru, dobra. Czyli już jestem zalicytowany. Ciekawe, co tu chodzi teraz, dalej. Będzie napisane pewnie dopiero, kiedy zaczynamy swoje licytacje. Czyli pewnie jakieś 5 minut mamy na to, żeby może ogarnąć pieniądze. Aha, nikt nic nie wie. No dobra, czytamy dalej. Czekaj, no nic tu nie ma więcej. A czy jeszcze raz to przeczytamy? Najpierw najważniejszy lider może zarejestrować się. Dobra. Potem mogą już pomagać w licytacji wszyscy członkowie gili. Potrzebuje sporo ilości won, by wygrać licytację. Jest tylko jedna szansa, więc zastanów się dobrze nad naszą ofertą. No dobra. Jesteśmy. Godzina 20. Jest ze mną Adaś. Diablo WP. Może się Adasiu przywitać, tak ogólnie mówiąc. Witamy. O, kiss me główka. Nie masz szans? Z czym? Ciu, co napisał? Żeby wygrać ten teren gili, ziomek. Ciu, piszą do mnie, uwaga. Sobie odpuść od razu. Kto napisał do ciebie? Ta gildia. Która? Może oni każą gildią po 99 wonów, wierzę. Nie masz podbicia. Ale ja nic nie robię. Ale weź, zablokuj szef i nie rozmawiaj z nim. Czy możesz licytować? Licytuj obszar. Wchodzimy, proszę państwa, wchodzimy. 53? No, ja 99. Nie przebijesz i tak. Ej, każdy w Japonii może wjechali wszyscy po 99 wonów. Nie weszło mi. No jak? Nie zabrało. A, ja mam 46. Czemu ja mam 46? A może ja ten? A czekaj, ja też ci nie... A czemu ja mam te 46 wonów? Co się stało? Jakie 46? Czemu ja mam 46 wonów? A ile miałeś? No nie wiem, no dałem 99, zostało... Zaoferowałeś 53? Przecież dałem 99. Aha, czyli co do jakiegoś tam tylko tego możesz. Nie przebijesz i tak? 16 wonów musisz przebić jak coś. A i... Ale ja nic nie wbijam. Sprawdzam jak jest.
Dobra, idziemy. A ty nie masz wejść? A ty masz jakieś wony? Już zabrało mi. Aha. Ja dałem, wpisałem 99, a zabrał 53. Czyli max jest 53 na to wychodzi. Chyba, że do... Nie no. Czekaj, licytacja obszaru kończy się o 10.26. Której? 10, no 22. Co ja mówię? 10.26. O godzinie 22. Ty, ale czemu mi zostało jeszcze 46 wonów? To błąd powiedzieli. Widzisz, mogliśmy na każde rozłożyć. Zrobiliśmy blamę. On nam źle przeczytał. 99 wonów max. No, a dałem 99, a wpisał mi 53. No bo ja też dałem, 53 dałem. Aha, czyli każdy po 53 może wtedy. O. Ja. No dobra, daliśmy, czyli łącznie daliśmy 106 wonów, no. Czyli o godzinie, do godziny 22 mamy czas. Słuchajcie, widzimy się o godzinie 22 i zobaczymy, kto wygrał licytację. A napisała nam jedna ogólnie gildia, która jakoś tam ma dobrych graczy. Pozdrawiam ich oczywiście. I co, widzimy się o godzinie 22, dla was to jest sekunda. 21:59. Moi kochani, tak jak widzicie na ekranie, o 22 równo 00. Zaraz będzie ogłoszenie, kto wygra licytację. Słuchajcie, ale emocje. Powiem wam szczerze, jest gildia, którą pozdrawiam, Shaman King, no są tam mocne osoby. Są tam, kurczę, no może powiedzieć, topowe osoby. Szczerze powiem, nie widzę, ale jak to się mówi, człowiek się uczy na błędach, człowiek się uczy całe życie. Nie wiedzieliśmy jednej rzeczy, że jak wpiszesz wony, jedna osoba, czyli na przykład Adaś wpisał 53 wony, to wtedy wszyscy z gildii tylko mogą 53 wony, więc to był nasz błąd. Nie wiedzieliśmy, ale już będziemy wiedzieć, następna licytacja, nie powiem w którym miesiącu, kiedy będzie już to nasza i będzie to wygrana, ale jeszcze słuchajcie, nie poddajemy się, zaraz się dowiadujemy, co się zaraz będzie działo. Słuchajcie, jest 22 za dosłownie parę sekund. Wszyscy słuchajcie, emocje jak na grzybach, grube emocje. Zono też jest również Adaś, który się może również przywitać, głośno powiedzieć coś. Siemanko i... Trzymamy kciuki. Słuchajcie, powiedzieliśmy, że jak wygramy, lecimy, kurde, wypić jakiegoś Bronxa, a Adaś wali szampana. Poszedł po szampana. Słuchajcie, czekamy. 22. Licytacja obszaru kończy się dzień miesiąc. Cio! Rezygnacja z obszaru gildii nastąpi za 9 dni. Zostanie usunięte wszystkie przedmioty w magazynie gildii. Gildia Animale wylicytowała. Wygraliśmy! Gildia Animale wylicytowała strefę. Ole, 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 ole. Nie damy się. Ole, Animale cicho. Gildia Animale wylicytowała strefę Riona za 106 wonów. Ole, 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 ole. Kurde, mamy to. Wszyscy łapa, subskrypcja, jedziemy dalej. Potężnie, 1024 HLive. Pozdro. Słuchajcie, co my mamy do budowy? Słuchajcie, bo ja nie mam pojęcia, żebyśmy nie zrobili wtopy. Patrzcie na ekranie. Oczywiście dalej odcinek jest. Słuchajcie, wygraliśmy, jestem bardzo szczęśliwy. Proszę, zostawcie łapkę, subskrypcję. Mega nas to motywuje. Tworzymy legendę, jak powiedziałem. Ci, co w nas nie wierzyli, to teraz uwierzycie, macie wielkie oczy jak 5 zł. Jedziemy na grubo. Słuchajcie, budowa. Dobra, co robimy? Budynek główny. Jaki robimy budynek główny? Czekaj, musisz mieć tak. Cena 20 tysięcy KK. Kamień musisz mieć 20. A, mamy na to tydzień ogólnie. Mamy na to 10 dni mamy na to. 10 dni na to mamy. To trzeba zbierać cały czas ten. Dobra, to słuchajcie, tak kończymy ten odcinek, bo musimy się na to przygotować. Następny odcinek pokażemy wam naszą budowę naszej przebudowy gildii. Pozdrawiam wszystkich, słuchajcie, jeszcze raz. Przede wszystkim na koniec chciałem podziękować Adasiowi, Kacperkowi, całej gildii Animale. Pamiętajcie, żeby zawsze stał i nigdy nie opadał. Na koniec, pozdro. I dzięki, Adaś, jeszcze raz. Kto jest z nami na czacie, na Discordzie, może się teraz na koniec pożegnać. Animale guru. Ouu! Działa wszystkim, ouu. Ouu.